Mateusz Kurs, obrotowy reprezentacji Polski. Mateusz, awans jest, ale porażka tutaj była z waszym udziałem, z Holandią. No tak, no jest gorzki smak tego awansu. Jesteśmy niezadowoleni, że przegraliśmy po prostu. No nie, to nam nie przystoi i no jesteśmy zawiedzeni, przepraszamy kibiców. Czyli kiedy teraz jakby dacie upust swojej złości, żeby kibice byli zadowoleni z was? No nie wiem, z tego co słyszałem, najbliższe sparingi są z Katarem, ale to już będzie chyba ścisła 15 czy 16 olimpijska, więc ciężko powiedzieć kto, gdzie i kiedy. Dzisiaj rzucałeś też rzuty karne, czy tak miało być w założeniach przedmeczowych? No nie, tak na początku widziałem, że rzucali inni, ale trener powiedział, że następnego idę ja. No poszedłem, rzuciłem. Taka historia i tyle. Ale rzucałeś kiedyś wcześniej? Kiedyś w Puławach miałem tak przygotowawczy i ze dwa mecze ligowe, ale bez większej historii. Dwa tygodnie temu 100 km stąd był taki mecz, w którym jedna drużyna odrobiła 8-9 bramek. Dzisiaj wyprowadziliście 6, a potem przegrywaliście 2. Ta historia się trochę odwróciła. Z czego to wynikało? No nie wiem tak naprawdę dlaczego. No chyba po naszych błędach w obronie i w ataku, w nieskuteczne sytuacje, kilka tam przejść przez linię 6 metrów po własnych błędach i oni to od razu wykorzystali i ciągnęli z tego łatwe kontry. A czy to nie było tak, że już te plus 6 was jednak uśpiło, że to już praktycznie koniec meczu bardzo bliski, no i w zasadzie nie trzeba aż tak się skoncentrować, żeby ten wynik był właśnie po waszej myśli? Nie, no to też nie jest tak, że tylko to co wymyślimy, to nagle zrobimy. Naprzeciwko jest nas przeciwnik. Pokazali chłopaki, że potrafią walczyć i umieją grać piłkę ręczną. No tak jak mówię, wykorzystali nasze błędy po prostu. Dziękuję bardzo.